Witam bardzo serdecznie. Prawda futbolu w cyklu Prawda Kadry Orlen. Nie przestajemy nadawać w ten reprezentacyjny czas. No niby reprezentacja już nie gra, a na kanale ciągle jest grana, na kanale Prawda Futbolu. Dzisiaj w gronie moich przyjaciół dziennikarzy Paweł Goszewski, piłka nożna Prawda Futbolu Ekstra. Kłaniam się, dobry wieczór. I Antoni Bugajski, przegląd sportowy, człowiek, który od dziesiątków lat, tak jak ja też, śledzi reprezentację Polski. Witam wszystkich, dobry wieczór. Antoni, ile żyć ma probierz? Oj tak, tak, odrastają mu te głowy na razie. Ale rzeczywiście, a czy to jest tak, że... Patrząc na jego status teraz w kadrze, na postrzeganie go przez kibiców, no to myślę, że jest o wiele lepiej niż mogło się wydawać na początku. Ja myślałem, że gdy nie uda mu się awansować bezpośrednio, albo inaczej, gdy mimo zwycięstw nie awansuje, bo nie do końca było od siebie zależnie już, jakby wiadomo było, że Czesi mieli nas jakby w garści przede wszystkim, no to wydawało mi się, że będzie miał fatalną prasę. On nie ma aż tak złej. Jeżeli ma zło, to tylko dlatego, że sam trochę dorzuca do pieca, że trochę wchodzi w polemiki z dziennikarzami, nie do końca jest konsekwentny, zdarza mu się mówić coś, czemu później zaprzecza. Nawet dzisiaj, gdy analizowałem sobie te niektóre wywiady z tych wielu wywiadów, jakich udzielił, no to widać, że musi się bronić, że ma taką pozycję obronną, aczkolwiek też ofensywną. Z tym, że tak jak mówię, wychodzi ten charakter Michała Probierza, nie wiem, czy to najlepiej rozgrywa, ale może tak powinno być, bo zwróćcie uwagę, że Michał Probierz jest absolutnie w centrum w tej chwili. Nie Robert Lewandowski, nie wiem, Jan Bednarek i paru innych piłkarzy, tylko właśnie on. On tutaj bierze to na klatę i ta seria wywiadów też jakby była taką pożywką dla mediów. Media się trochę nasyciły Michałem Probierzem. Zobaczymy, co będzie dalej, czy ktoś zabierze jeszcze głos, ale na razie to on jest w oku cyklonu. A ile ma rzecz? Mi się to podoba, że wychodzi trener i bierze to na siebie, bo ostatnio mieliśmy taką dyskusję przez wiele tygodni, może nawet wiele miesięcy, a piłkarzy trzeba pociągnąć do odpowiedzialności, no bo wiadomo, że niektórzy bronili w ten sposób Fernando Santosza, tak jak Fernando Santos był totalnie niedostępny, tak jak te jego konferencje, no to można odrzucić sobie, no włożyć gdzieś tam między bajki, bo tak naprawdę no, nie przypominam sobie żadnej konferencji, żeby Fernando Santos powiedział coś przełomowego, a tak naprawdę no, konferencje z Michałem Probierzem są ciekawe, to, że wychodzi do mediów, to też jest fajne. Zobaczcie, że już różne media przyjmują różne formuły, tak? Idzie Paweł Paczul z Weszło, idzie w ping-ponga z trenerem, Przemek Langier z gol.pl po prostu zbiera pytania kibiców, żeby no, pokazać to szerokie spojrzenie, tak? A nuż może jakiś fajny wątek się pojawi, może gdzieś selekcjoner odpowie inaczej, żeby te wywiady nie były takie same i mi się to podoba, bo tak naprawdę jesteśmy dwa dni po zgrupowaniu. Michał Probierz wczoraj zrobił Tour de Pologne po mediach i tak naprawdę no, na te wszystkie pytania, tak naprawdę, z którymi my się zmagamy, on odpowiedział. Możemy się z tym zgadzać bądź nie, ale on przedstawił swój punkt widzenia i za to jest naprawdę duży plus. Ta otwartość, zresztą Roko o tym wczoraj mówił w swoim live, że ta otwartość, no tak otwartego selekcjonera, no pierwsza część kadencji Czesława Michniewicza, tak? Tak. Tak, funkcjonowała tylko podobnie. Paweł, tak, ja tylko jeszcze jedną rzecz dopowiem. Tak, tylko to oczywiście ma takie skutki uboczne z jego perspektywy, bo wiemy dobrze, że gdy trener za często się wypowiada, no to mamy absolutnie tutaj pełen wachlarz możliwości łapania go za słowa i jeżeli dzisiaj czy wczoraj, z wczorajszych wywiadów jego wypowiedzi wynikały pewne nieścisłości, tak jak no, na pewnych nieścisłościach łapał go chociażby, nie pierwszy raz już, ale to było bardzo dobitne, Paweł Paczul, kiedy pytał go właśnie kiedy Michał Probierz na konferencji prasowej miał pretensje o to, że my się czepiamy, że powołał Wdowika, prawda? Probierz twierdzi, że on tak nie mówił, ale oczywiście mówił, tylko że właśnie tyle tych zdań wypowiada Michał Probierz, tam Probierz twierdził, że chodziło o Patryka Pedę, oczywiście chodziło o Wdowika, a więc tyle tych zdań wypowiada, że później łatwiej go punktować mediom. To też jest, no gdzieś musi być też granica. Ja bardzo się cieszę jako dziennikarz, że tyle mówi, ale mówię, mam świadomość, że
te kwestie, które wygłasza, mogą być użyte przeciwko niemu. Antoni, mi się wydaje, że to potrwa w tym tygodniu, on wszystko to zakończy i teraz po prostu kanał kolejnego, plus, a może nawet od dzisiaj. Będzie, w Kanał Plus w niedzielę będzie ostatni wywiad Michała Probierza. Tak, przed jakąś i już jest misja Baraże, misja Estonia, więc no tak naprawdę no rozładowuje. Wiemy, że tych zapytań, jeżeli chodzi o selekcjonera, zawsze jest całe mnóstwo i tak dalej, a no tutaj mi się to podoba. Wychodzi od razu dzień po meczu, na gorąco jeszcze. Ja nawet nie wiem, czy on miał czas obejrzeć sobie ten mecz z powtórki, bo przecież no całą środę poświęcił na udzielanie wywiadów. Być może w nocy to zrobił. Ja nie chcę tego oceniać i ten mecz z Łotwą gdzieś tam sobie odtworzył. Ale tak naprawdę no my pytań o Łotwę to nie mamy, bo ten mecz musiał się po prostu odbyć i tyle. No. Nie podoba mi się ta postawa, bo ja uważam, że każdy mecz ma swoją ogromną... Nie, no tak, oczywiście, ale my, Roko, tak naprawdę no, dyskutujemy o tym, co było z Czechami. Jesteśmy na etapie, gdzie mamy już za sobą całe eliminacje. Podsumowujemy eliminacje, zresztą też wspólnie to dzisiaj zrobimy, ale ten mecz, ja też się zgadzam z tym, że to był ważny, bo to było ostatnie 90 minut z rywalem przed meczami barażowymi. Teraz mamy 3 treningi. Mecz z Estonią jest w czwartek, czyli drużyna przyjeżdża część w niedzielę, część w poniedziałek. Pamiętamy, co Michał Probierz mówił przed tym poprzednim zgrupowaniem. Tu nie ma czasu na trening. W poniedziałek jest regeneracja, we wtorek regeneracja, w środę już jest rozruch przedmeczowy, w czwartek już jest mecz. Więc no tutaj tak to będzie naprawdę trudne i ten mecz, mi się to podoba, że Michał Probierz wyszedł na galowo. Piszecie tutaj nie za dużo o Probierza w mediach. Czesio też taki był, a skończył, jak wszyscy wiemy, pokłócony z mediami. Znaczy wiecie, że media potrafią przeszuć na tego człowieka i go wypluć, natomiast czy trzeba źle skończyć medialnie jako selekcjoner? No nie jest łatwo skończyć dobrze, Antonio, bo znamy to z historii. Natomiast zgadzam się z oboma poglądami, które tutaj głosicie, że rzeczywiście Antek mówi, że występowanie w mediach powoduje, że można go łapać za pewne rzeczy, wiesz, ja mam ochotę go złapać, wiecie, tak naprawdę go złapać troszeczkę, chwycić go tu za gardło, bo jak posłuchałem u Pawła Paczula, jego dyskurs dotyczący bramkarzy, to ja tego też kompletnie nie rozumiem, to ja tego nie rozumiem, na wszystkich pozycjach ma być konkurencja, wiesz o co chodzi, nie? A nagle, no to jest w ogóle, to jest idiot, nie chcę przyznać, mówi tak, ale on był 2 razy, ale to nie o to chodzi, bo na koniec jak nie chcesz Milika w kadrze, to Milika nie masz w kadrze. Jak chcesz powiedzieć, że betonuje bramkę pod tytułem Szczęsny, Skorupski, Drągowski, no to jakby nie było kontuzji Drągowskiego, no to ten Drągowski by przyjeżdżał na trójkę, a Bułka nie miałby żadnych szans, a Bułka moim zdaniem to jest dzisiaj tyleż dwójka, co jakby aspirant do numeru 1 tak naprawdę, tak? A wręcz na jesień 2024 to praktycznie jest numer 1, no bo wydaje mi się, że to jest dzisiaj lepszy bramkarz niż Skorupski, nie mówiąc o Drągowskim. Nie? Czasami mam takie wrażenie, w ogóle pomijając to, że w ogóle ten temat też tak sformatował sam Michał Probierz, jakby zestawiając Bułkę z Drągowskim, to też powiedział na konferencji prasowej, przez nikogo nie pytany, że Drągowski jest skontuzjowany, dlatego jest Bułka, tak jakby zwrócił uwagę na tą hierarchię i też uwagę, czujność dziennikarzy i stąd te pytania Pawła Paczula. Ale czasami mam też takie wrażenie, tak uczymy się tego Michała Probierza, chociaż znamy go od wielu lat, ale uczymy się go jako selekcjonera i dochodzę do wniosku, że on czasami, kiedy kogoś bierze w obronę, jakieś swoje decyzje, a to za tym idzie też piłkarzy, to później się okazuje, że losy tego piłkarza wcale nie są oczywiste. Mam tu na myśli Argentyusza Milika, którego bardzo bronił, pamiętamy, po tamtych meczach, a jednak ostatecznie go nie powołał na mecze listopadowe. Tak samo może być z Bartłomiejem Drągowskim, którego no stara się jakby budować w sensie tej hierarchii, że on jest powiedzmy numer 3 w tej chwili, ale myślę, że gdzieś tam podskórnie czuje, że to jest jednak Marcin Bułka i ten absolutnie bym się nie zdziwił, gdyby już Drągowski był teraz 4 w jego hierarchii, do czego się Probierz nie przyznaje, jednocześnie daje taką rekompensatę bramkarzowi z drugiej ligi włoskiej. Tak to jakoś postrzegam, że... Ja sobie przed naszym live'em, Antoni, przepraszam, że wejdę w słowo, wrzuciłem na Huskort oceny, bo ja też słuchałem i wiem, jakie Roko ma podejście, że Marcin Bułka jest tym aspirującym do miana numeru 1. Na Huskort tam można tylko z 5 najlepszych lig, tak, wyciągnąć te średnie ocen. No i porównałem sobie Bułkę, Skorupskiego i
Szczęsnego, no to numerem jeden jest Marcin Bułka. On ma średnią na poziomie 6,98 bodaj za mecze w ligę. Wojciech Szczęsny 6,87 i Łukasz Skorupski tam 6,82 czy 6,81. Więc te różnice są niewielkie, ale jednak to Marcin Bułka jest numerem jeden, tak? No tak. Słuchajcie, to ja was jeszcze, zanim przejdziemy do naszych rywali, a w ogóle dzisiaj powiedział coś takiego, dlatego ja tu wpisałem to, mentalność Alejaka, bo Probierz dzisiaj już po losowaniu udzielił takiej wypowiedzi, że pracowaliśmy nad atmosferą i podejściem mentalnym. Mam nadzieję, że od początku będziemy mocno skoncentrowani i będziemy zwyciężać. Bez wygrania pierwszego meczu nie będzie drugiego. No ostatnie zdanie to truizm, ale sama prawda futbolu z ust Michała Probierza. Natomiast chciałem was zapytać o to pierwsze zdanie. Pracowaliśmy nad atmosferą i podejściem mentalnym. Miałem dzisiaj okazję dłużej rozmawiać z Wojtkiem Kowalewskim. Akurat nie mógł wystąpić dzisiaj na prawdzie futbolu, ponieważ był w drodze do Szczecina. Natomiast rozmawialiśmy w ogóle o tym całej kwestii jakby funkcjonowania tej drużyny i on ciągle i wciąż zwraca uwagę, że chyba ten mental tej drużyny i atmosfera nie są właściwe. Oczywiście zaznaczył, że Probierz to naprawia, że Probierz po to przyszedł, żeby to wszystko wyprostować, prawda? Tak jak chyba Santosz miał prostować po Michniewiczu, to Probierz prostuje i po Michniewiczu i po Santoszu jakby atmosferę i mental tej drużyny. Zgodzicie się z tym? Wiesz co, i nie wiem, czy jeszcze Jerzego Brzęczka bym do tego nie dorzucił, chociaż oczywiście jeszcze po drodze był Paulo Souza i wtedy chyba ten mental był na właściwym poziomie, ale tak ostatnio Tomka Ćwiąkały słuchałem bodaj w wysokim pressingu w Kanal Plus i Tomek powiedział, że no zobaczcie, trenerzy, którzy mieli wyniki, oni nie wylecieli za sprawy sportowe. No Jerzy Brzęczek, słynne 8 sekund Roberta Lewandowskiego, Czesław Michniewicz, afera premiowa i tak dalej. Czyli ci, którzy mieli wyniki, polecieli, my gdzieś tam to próbowaliśmy interpretować, że może styl nie taki i tak dalej, ale jednak ja tutaj z redaktorem Ćwiąkało bym się zgodził, że chyba no, sprawy sportowe nie do końca zaważyły o zwolnieniu i jednego, i drugiego selekcjonera, ale z tym mentalem to tutaj ja się absolutnie zgadzam, bo brakowało mi takiego lidera, patrząc na ten mecz z Czechami, bo to jednak był mecz o stawkę. Ja miałem takie wrażenie, nie wiem czy mieliście podobne, że po wejściu Kamila Grosickiego zadaniem naszych zawodników było dostarczenie piłki do Grosika, a ten niech się martwi, a ten niech coś wyczaruje, niech kogoś kiwnie, niech wrzuci piłkę i Grosik z tej roli się wywiązywał, tak? Bo on brał na siebie ciężar gry i tak dalej, no ale to pokazuje, że ci, którzy byli pozostali na boisku, no niekoniecznie do tej roli takiego lidera mentalnego pod tym aspektem sportowym po prostu dorośli. Znaczy w ogóle jest tak, że ta drużyna ma problem z psychiką, z mentalem właśnie i doskonale to diagnozuje Michał Probierz. Ta drużyna jest poobijana mentalnie. On przyszedł i wrócił do źródeł, chce ją ten zespół przede wszystkim podnieść. On cały czas o tym mówi, wraca do takich najprostszych metod mobilizacji zespołu. Ta słynna przemowa jego z szatni upubliczniona, to jego zdziwienie, że w meczu Polska-Mołdawia drużyna na początku była przestraszona, on o tym mówi, on doskonale diagnozuje ten problem, ten zespół jest rozbity po prostu, jest tak przełamany wewnętrznie, na to się nakłada ta konieczność zmiany pokoleniowej, właśnie wynikająca z tego, że ona pękła, prawda, od środka i on to wszystko musi poskładać. Piłkarze są faktycznie przestraszeni, czują, grają, nie wiem, z Czechami mecz, absolutnie zgodzę się, że z drużyną solidną w skali europejskiej, taką to niezłą. Dzisiaj, Antoni, to jeszcze jedna wrzutka. Mhm. Dzisiaj Golcom opublikował power ranking faworytów do Mistrzostwa Europy przyszłorocznego. Zgadnijcie, które miejsce zajmuje reprezentacja Czech spośród tych, które się zakwalifikowały. No pewnie 20. No 21 ostatnio. No właśnie. No tak, tak, ale chodzi mi o to, że nawet jak pamiętamy, powołuje Jana Bednarka. Bednarek w atmosferze trochę no takiej gorącej dyskusji, delikatnie mówiąc, wraca do tej kadry. Wspomina się o tym, że to jest piłkarz, który nam się może przydać, nawet jako ten półprawy obrońca, że on potrafi jednak wyprowadzić piłkę. Jego doświadczenie też go do tego predestynuje i widzimy, i to jest irytujące, że on tej piłki nie wyprowadza, że on woli zagrać w bok, w lewą stronę, woli zagrać
zagrać do tyłu, mimo że, a jak już zagrywa, taki przymuszony trochę przez kolegów, to zagrywa niecelnie. To wszystko jest, jednak wynika też właśnie z tej blokady takiej mentalnej całej drużyny. Mówię tu o przykładzie Bednarka, ale to w wielu aspektach wychodziło i Michał Probierz naprawdę musi być tutaj wytrawnym terapeutą, żeby zbudować poczucie wartości tej drużyny. On też chce być liderem. Wydawałoby się, że Fernando Santos będzie takim liderem z uwagi na swoją przeszłość, na swój status w europejskiej piłce, ale on absolutnie nie sięgał po ten argument. Słuchaj, Antonio, dzisiaj Paweł Gołaszewski nam zaprezentował na X takie zestawienie wyjazdowych meczów reprezentacji Polski w ostatnich latach. My tutaj pozwoliliśmy sobie to na tablicy umieścić, bo to jest bardzo ciekawe zestawienie pokazujące, że nie jest łatwo nam wyjazdowe mecze. Ja rozumiem, że zaczynamy od Estonii u siebie, a później jest ten wyjazd albo do Finów, albo do Walii. O tych trzech rywalach będziemy za chwilę mówić. Natomiast jak tak patrzycie na to zestawienie od 2020 roku, od meczu z Holandią, prawda, w Amsterdamie po pandemii, wtedy 0-1. Później wygrana z Bośnią i Hercegowiną. Pamiętamy świetny mecz Grosickiego i Glika i dzięki temu wygraliśmy. Później bezradność kompletna z Włochami, de facto koniec kadencji, za chwilę Brzęczka. Później jest otwarcie za Paulo Souza, który troszeczkę gwariacko grał z Węgrami, ale też z Anglią, pamiętam. Sebastian wystawił. Szymański wtedy grał na prawym wahadle bodaj. No, ale wiesz co, widzisz, bo w Polsce jest takie zwracanie uwagi na to, co nie wyszło. Ja bym powiedział, że zwróciłbym uwagę na to, co wyszło Souzie. Wrzucił do składu trzech napastników w końcówce, zagrał wabank, tam był i Milik, i Piątek, i Lewandowski. I żeśmy jednak z silnymi Węgrami, którzy wtedy bili się o awans skutecznie lub mniej z Albanią, z Anglią, z Polakami, zremisowali 3-3 z Anglikami. Zobaczcie, w tym meczu, co przegraliśmy 1-2, nie ma Lewandowskiego, ale jest dwóch napastników na murawie. I w pierwszej połowie, bo przecież grał Świderski i Piątek, i w drugiej połowie, gdy jest Milik. Później widzimy trzy zwycięstwa wyjazdowe. San Marino, Albania, Andora to są zwycięstwa za Souzy. Natomiast no, cenne zwycięstwo, szczególnie w Tiranie z Albanią. Później jest klęska z Belgią, 1-6, to już za Michniewicza, remis z Holandią 2-2, wygrana z Walią, bardzo cenna za Michniewicza, no a później są trzy porażki, Czechy, Mołdawia i Albania, to już za Santosza, no i w końcu wygrana na dzień dobry Probierza. Jak oceniacie ten bilans? Znaczy, ja przystępując, to ja może zacznę, bo przystępując tak do tego bilansu, no musiałem wziąć jakiś tam limit, żeby to było takie zjadliwe, więc uznałem, że wezmę 15 ostatnich meczów, bo to jest jednak jakiś taki odcinek, który już pokaże nam pewne zależności. No tak się złożyło, że akurat od 2020 roku, tak, to było 15 wyjazdów, meczów o punkty, bo tam jeszcze był, nie zapominajmy, ten sparing przed barażem ze Szwecją, sparing ze Szkocją. I tak naprawdę no, wyjazdy w reprezentacji Polski no, nigdy nie były jakieś wybitne, bo nawet jeżeli cofniemy się do czasów Adama Nawałki i nawet do eliminacji Mistrzostw Europy 2016, no to kiedy spojrzymy sobie na mecze wyjazdowe, to jest tak, zwycięstwa te obowiązkowe z Gruzją i z Gibraltarem, no ale już na przykład polecieliśmy na Irlandię, tam był remis 1-1, polecieliśmy do Szkocji, remis 2-2, zagraliśmy z Niemcami, porażka 1-3, więc to też pokazuje, no, że te wyjazdy na przestrzeni ostatnich selekcjonerów są bardzo, bardzo trudne, no nie leżą nam, po prostu nam nie leżą, mówiliśmy o tej twierdzy PGE Narodowym w Warszawie i tak dalej, który został zbudowany. Nie masz twierdzy. Przez lata twierdza też padła, tak? I zresztą te dwa ostatnie mecze, no też eliminacyjne, gramy u siebie, gdzie to naprawdę to była dla mnie taka nadzieja, że Michał Probierz zrobi w tych meczach 6 punktów, że trzy mecze eliminacyjne, które zostały Michałowi Probierzowi, to będzie naprawdę komplet oczek i może przy korzystnym układzie innych spotkań my naprawdę wyjdziemy jeszcze z tej grupy bezpośrednio na Mistrzostwa Europy, bo cały czas jednak gdzieś mnie ta magia narodowego trzymała. No tej magii tak naprawdę nie ma. No ten sparing z Łotwą, gdzie PZPN, nie wiem, czy już podał oficjalną frekwencję z tego spotkania, czy nie, bo też był problem. Wiem, że jeden z kolegów, tylko nie pamiętam kto, na Twitterze wręcz pisał, że dzwonił do związku, żeby się dowiedzieć o tą frekwencję, to
powiedziano mu, że około 30 tysięcy, tak? Nie chciano nawet podać dokładnej liczby, gdzie zawsze wiemy, że w okolicach 60, 70 minuty meczu mamy taką no, konkretną informację, ile jest osób na trybunach, ile ludzi odbiło po prostu bilet przy bramkach wejściowych. Dlatego no, te wyjazdy reprezentacji Polski bardzo mocno nie leżą, dlatego tego finału barażowego ja się naprawdę bardzo mocno obawiam, ale ja też się obawiam tego meczu pierwszego, tego meczu z Estonią, mimo tego, że dzisiaj tu mi redaktor Kołto zadał, że mam stworzyć jedenastkę na ten baraż, więc gdzieś tam się zagłębiłem w estońskie statystyki i postaci tej piłki. Rozmawialiśmy przed wejściem jeszcze o Konstantinie Wasiliewie, tak, ten piłkarz ciągle gra, ciągle jest gotowy, on nawet ostatnio udzielił takiej wypowiedzi, że jeżeli selekcjoner będzie uznawał, że on się nadaje, to on jest gotów do tego, aby pomagać reprezentacji Estonii. Ma double-double, on ma tam 15 goli, 14 asyst w ogóle w tym sezonie w barwach Flory Tallinn. Trzeba pamiętać, że Liga Estońska gra systemem wiosna-jesień, ale tak naprawdę no ja ten mecz z Estonią, ja też tego meczu się po prostu obawiam, ja tego meczu się boję. Ja nie jestem przekonany, że reprezentacja Polski jest pewniakiem do finału i że zagramy na pewno w Cardiff z Walią. O ile Walijczyków uznaję za faworytów zdecydowanych w meczu z Finami, bo to jest drużyna, która trochę napsuła krwi w eliminacjach. No zresztą Chorwaci tak drżeli do końca, czy zagrają, wyjdą bezpośrednio, czy będą jednak musieli grać poprzez baraże. Tak? W naszym przypadku ja nie jestem pewny niczego, bo to wszystko prysło. To zaraz przejdziemy jeszcze do rywali dość szczegółowo, natomiast słuchaj, ja rozumiem, że Kuba Szlendak, on analizuje to wszystko, jeśli chodzi o frekwencję, odnosi się do wszystkiego, natomiast kuriozalny ten jego wpis, a wiem, że to jest człowiek, który stara się unikać kuriozalnych wpisów, bo zarzuca różnym instytucjom w piłce kuriozalne wpisy. O, Marcin Talik pisze, pękło 129 tysięcy subskrypcji. Bardzo dziękujemy, 129 tysięcy. Prawda futbolu przyrasta, nie ukrywamy ile mamy, od 5 lat rośniemy. Kiedyś się zatrzymaliśmy na 92-93 tysiącach, ale od tego czasu bardzo systematycznie też rośniemy. Natomiast on poinformował na swoim koncie X, ten Kuba Szlendak, że frekwencja na meczu Polska-Łotwa nie została opublikowana. Rzecznik prasowy powiedział, że na trybunach było około 30 tysięcy widzów. No to jest absolutnie kuriozum. Na konferencji prasowej powiedział po meczu. Tak się zapytał. Bo tutaj na tym koncie X jego twitterowym jest podane, że Polska Gibraltar jest dokładna co do jednego widza frekwencja w 2015 roku. 27 763 widzów wtedy było i następny mecz to był Polska-Albania 2021, 38 254. Natomiast ten mecz bez dokładnej frekwencji, ja tego nie rozumiem, o co tu chodzi. W ogóle dziwna była wypowiedź Kuby Kwiatkowskiego, który na konferencji prasowej słyszałem to. Na koniec było pytanie, kiedy już się w zasadzie kończyła ta konferencja, jeden z dziennikarzy zapytał, jaka była frekwencja, on powiedział około 30 tysięcy widzów. To było w ogóle takie nie w stylu Kuby odpowiedź. Mógł równie dobrze powiedzieć, że nie mamy takiej informacji, no bo na oko to wiemy, no to 30 lat temu oko. Mógł nie wiedzieć, będąc na ławce z drużyną i tak dalej, to Kuba mógł po prostu. No ale to każdy sobie umie ocenić na oko, prawda? No to nie o to chodzi. Choć jest to dziwna historia, kolejna dziwna historia wokół polskiej kadry, czyli brak precyzyjnej informacji, ilu było kibiców na meczu. No to w dzisiejszych czasach jest nie do pomyślenia. Antyk, w 2023 roku, tak? No, na Narodowym, tak. No to jest... Słuchaj, to nie jest powód do wstydu, to jest powód do tego, żeby normalnie zakomunikować. Jest tak. To jakiś kłopot, prawda? Bo kiedyś było super, jeszcze... Ale przecież... na 90 minut wpisano 31 tysięcy widzów, a wiemy, że Paweł Mogielnicki raczej drąży pewne tematy, więc ktoś musiał mu taką informację przekazać. No ale ona też jest nieprecyzyjna, ogóle... no, nie podaje się tak, podaje się co czy do kiedyś jednego... tak podawało, pamiętam, w przeglądzie sportowym czy w piłce nożnej, tak? Było, na Legii zawsze było 12,5 tysiąca, czy tam 13 tysięcy, nie? Ale mimo, że oglądasz telewizji i widzisz, to było tak, że byli korespondenci w danym mieście, Roko, pamiętasz, i znali te stadiony, wiedzieli mnie naprawdę. Ale sam byłem korespondentem we Wrocławiu przy Oporowskiej, przeglądu sportowego. Ja też,
i z dokładnością do 500 widzów na podstawie zapełnienia sektora. Ja też często jeździłem też tam, ale na UKS też jeździłem i też starałem się, a to na Alei Unii, a to przy Alei Piłsudskiego ocenić frekwencję, także było wesoło. Na Legii też sprawozdawałem mecze, także też tam wpisywałem frekwencję. Wróciliśmy do tych czasów. No, wróciliśmy do tych czasów, ale wiecie co, no nie, no to ciekawie jest. Słuchajcie, Paweł aż się pali do tego, żeby tutaj nam odpalić się, jeśli chodzi o tych rywali, ale pozwólcie, bo ja tutaj muszę czasami zamieszać, więc zamieszałem, tutaj jest skład, a po 78 minucie nie to wróciłem, tu jest skład z Łotwą ze zmianami, prawda, wszystko wiemy, natomiast ja sobie taką propozycję, oczywiście ona wychodzi naprzód, nie wiem dokładnie jaka będzie forma i zdrowie piłkarzy, natomiast zakładając, że forma tych piłkarzy, których ja proponuję i zdrowie tych piłkarzy będzie, to gdzieś mi się taka jedenastka jakby nasunęła i nie to, że ja tak bym grał, bardziej myślałem sobie w ustawieniu Probierza, które już dzisiaj wychodzi, że takie będzie, 3-5-2 i dla mnie to jest wartość tej jego kadencji, że już wiemy, dwójka napastników, wahadłowi, że na to postawił, trójka obrońców, ona wzbudza emocje, bo sam widziałem reakcję Tomka Hajty czy Maćka Stolarczyka, jeśli chodzi o studio przedmeczowe, że oni jednak jako doświadczeni, no i piłkarze, ale też trenerzy czy eksperci dzisiaj mówili, że bardziej pasujemy do gry w czwórce i tak dalej, ale widać, że idziemy w tą trójkę, to ja sobie tutaj gdzieś pomyślałem, że Dawidowicz, Augustyniak, powiecie, ani jeden, ani drugi u Probierza na razie nie zagrali, no jest to pewien problem. Co do linii pomocy mam bardzo małe wątpliwości, bo gdzieś uważam, że ta szóstka grająca w piłkę, bardzo mobilna, ten Smisz, który też dojrzewa w Europie w Legii, do tego wiecie co, nie jestem na siłę krytykiem Sebastiana Szymańskiego, chciałbym, żeby nie był warzychą reprezentacji, tylko gościem, który bierze na siebie grę, jest aktywny, pomaga, tworzy, strzela, dogrywa, pracuje z Zielińskim, gdzieś Frankowski i Zalewski dla mnie ewident, tak samo dwaj napastnicy. Natomiast sobie pomyślałem, przygotowując się do dzisiejszego live'a, że chyba Michał Probierz, już nie wiem, wiesz, w kontekście Estonii możemy jeszcze dyskutować, ale tego drugiego meczu wyjazdowego, pewnie z Walią, ale z Finami, że bardziej z jego pracy wynika taka jedenastka, czyli Szczęsny jako absolutny pewniak, chyba jednak Bednarek po tych dwóch meczach listopadowych, Bochniewicz, bo chwalił tego piłkarza, rozumiem, że kontuzja uniemożliwiła mu występ w meczu z Łotwą. Wiesz, trener Probierz chwalił też Pedę i chwalił Milika po tych meczach. Czyli muszę być ostrożny, słuchając pochwał ze strony Michała Probierza. Nie, dlatego ja to, wiesz, tam okej, no trener chwali, ma do tego prawo, ma wręcz obowiązek chwalić i budować. Natomiast zgodzicie się, że... Tylko to nie są dla mnie poszlaki, którymi ja bym szedł w budowaniu składu, bo po prostu przez miesiąc... Ale czy ta jedenastka nie jest bardziej realna od mojej, że jednak Damian Szymański, Piotrowski z Zielińskim, że ten Bochniewicz i chodzi też o wzrost, doświadczenie zagranicznych klubów i tak dalej, i ten Bednarek jednak, który znowuż się odnalazł w tej reprezentacji, moim zdaniem nie odnalazł się dobrze, ale jakby, ale to wiesz, dziennikarze czy kibice nie będą sobie dyktować składu, ja rozumiem, tak? Oczywiście, ale jeżeli zakładamy, że jednak Michał Probierz coś zbudował przez te cztery mecze, nad czymś pracował, no to ona byłaby bliższa tej koncepcji, bo twój skład, załóżmy, że to jest skład, że taki, na taki skład stawia Probierz, świadczyłby o tym, że on cały czas jest w sferze poszukiwań i takich trochę nawet desperackich, bo znowu wywraca do góry nogami linię obronną. Poza tym rzeczywiście ten twój skład, biorąc pod uwagę właśnie, że jest Augustyniak, że jest Szymański i Zieliński, to on jest bardzo ofensywny. Augustyniak, mówię, który też jednak grał w drugiej linii swego czasu, czyli też jakby został cofnięty, to jest drużyna taka, no oczywiście ktoś powie, że gramy z Estonią i tak możemy sobie na to pozwolić, ale też wiemy to, co Paweł tak troszeczkę tutaj złowieszczo zabrzmiało, że no różnie może być, jak stanie się coś takiego niedobrego, to boję się, że ta drużyna jednak no
Ja bym jednak, to jest baraż i oczekiwałbym, ja wcale nie oczekuję w meczu ze Estonią jakiegoś fajerwerków, prawda, że wygramy 5-0, bo to nie ma żadnego znaczenia. Oczekuję, że nasza drużyna zagra właśnie trochę jak w tej chwili liderujący Śląsk Wrocław, czyli strzeli gola na początku i będzie bardzo uważnie grać przez 80 minut. Jeżeli uda się kontra, to będzie 2-0 i do widzenia, myślimy o wyjeździe, nie wiem, do Helsinek czy do Cardiff, a tak to wydaje mi się, że to byłoby zbyt odważne, to nie. I tamten skład Probierza już takim tak podkreśleniem, że to jest drużyna, którą już jakby dotknął, prawda, że on już ją przetestował w warunkach bojowych, już to wydaje mi się, że to jest optymalny w tej chwili skład przy założeniu, że nic się nie stanie, prawda, z tym zawodnikom przez 4 miesiące. Paweł, jakie jest twoje zdanie na temat takiej propozycji na bazie tego, co widzieliśmy, że jednak ten Damian Szymański może startował nawet z trzeciej pozycji, jeśli chodzi o szóstkę, za Dziczkiem i Sliszem. To w tych dwóch meczach listopadowych to jest ta pierwsza szóstka, że ten Piotrowski, którego gdzieś no, jest jednym z 7 debiutantów u Probierza, ale też z debiutantem z bramką, z Czechami. Być może on to jest dzisiaj piłkarz, którego chce zbudować w kontekście reprezentacji, że ten Bochniewicz, ten wysoki, ale doświadczony też Holandią piłkarz, ten Bednarek, który ma 54 mecze w reprezentacji. Czy według ciebie ja tu trafiam z tym myśleniem? Tak jak Antek wydaje mi się, że możesz słusznie kombinować, choć ja na pewno nie przekreślałbym Patryka Pedy, bo jednak powołanie na 2 zgrupowania z rzędu to jest taki dość wyraźny i mocny sygnał, mimo nawet tej wędki, tego zamieszania taktycznego, bo ja sobie to tak nazywam tą sytuację z Patrykiem Pedą w drugiej połowie meczu z Czechami, to ja jednak Pedy bym nie skreślał, tym bardziej, że to jest piłkarz, który naprawdę potrafi tę piłkę dość dobrze wprowadzić i tutaj na pewno bym postawił znak zapytania albo przy Bochniewiczu, albo przy Bednarku kosztem Pedy właśnie, bo to jest taki, no mówimy o tym, że niektórzy trenerzy, w zasadzie, że każdy trener, każdy selekcjoner lubi gdzieś tam zbudować kogoś, postawić na jakiś nieoczywisty wybór. Tym nieoczywistym wyborem w tej jedenastce tak naprawdę jest tylko Jakub Piotrowski, tak, bo to jest piłkarz, który ma dopiero 2 występy w reprezentacji Polski i tak naprawdę no jest taką postacią jeszcze nieodkrytą dla naszej drużyny narodowej, ale no też bardzo mocno go Michał Probierz bronił i mówi, no i Bochniewicz, to mimo wszystko Bochniewicz też. Bochniewicz tak, ale jednak to nazwisko Bochniewicza się przewijało no tak, już się przewija, kilka lat tak. temu. Tak? I, a tutaj ten Kuba Piotrowski jest taki dość, no taki synek selekcjonera, ma takie predyspozycje do tego, żeby stać się synkiem selekcjonera, tak samo jak zresztą Patryk Peda, ale myślę, że tutaj jest ta koncepcja, Roman, twoja słuszna, bo tak bardzo logiczne te wybory są. Słuchaj, to jakie jest spojrzenie twoje, bo wiem, że skorzystałeś z platform tych, których korzystają też trenerzy, żeby przeanalizować pewne rzeczy, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Wiesz co, ja wrzuciłem sobie reprezentację Polski w ogóle na tle całych eliminacji, to jest myślę, że dobry moment, bo tutaj takie banery przygotowaliśmy, więc tak naprawdę liczbowo to my powinniśmy mieć 3 gole więcej i 4 mniej straconych, tak, na podstawie tego, ile my sobie wykreowaliśmy, ile tak naprawdę strzałów oddaliśmy, bo jednak to XG, no trzeba patrzeć na to, ile my strzałów oddaliśmy, w sensie XG to jest suma oddanych strzałów, tak, a my tych strzałów oddaliśmy w sumie 112, mnie bardzo zdziwiło to, że aż 50 spoza pola karnego. Ostatnio przecież Michał Probierz mówił, że są problemy z tą decyzyjnością u niektórych piłkarzy, kiedy mają dobrą pozycję zza szesnastki, żeby uderzyli, a jednak przez całe eliminacje, okej, Michał Probierz w tych eliminacjach poprowadził reprezentację tylko w 3 meczach, ale 50 uderzeń spoza szesnastki, to jest no połowa, tak, tak naprawdę tego, co mamy, blisko połowa. 107 strzałów z gry, no, czyli mamy tylko 5 uderzeń po stałych fragmentach gry, no to 5 uderzeń po stałych fragmentach gry no, na 8 meczów. To mi gdzieś no, sprawia, że gdzieś się pojawia jakaś wątpliwość odnośnie no, przygotowanych tych stałych fragmentów gry, bo
bo jednak to jest no, bardzo mały wskaźnik. Nie wiem, jak wy na to patrzycie. Nie, to katastrofalne moim zdaniem. No ale naprawdę zaskoczyły mnie te strzały z dystansu, spoza pola karnego. To naprawdę w stosunku do tego, co mówi Michał Probierz, może rzeczywiście jest tak, bo musiałbyś jeszcze sprawdzić, nie wiem, to łatwo pewnie sprawdzić, ile w tych trzech meczach ostatnich było, prawda? No też nie przypominam sobie aż wielu takich, pomijając rzuty wolne oczywiście. Zaraz to zrobimy, panie Antoni, od razu. Jak będziesz miał dłuższą myśl, to postaram się to znaleźć. Tak, no bo to jest oczywiście w ramach tego powracania do prostej gry Michała Probierza. On tutaj stara się nam udowodnić i nie chcę powiedzieć wmówić, ale przekonać, że tego nam brakuje, tego tej drużynie brakuje, czyli tych prostych rozwiązań. Nie jesteśmy Barceloną, chociaż mamy napastnika Barcelony i starajmy się jednak, mimo że dzisiaj nowoczesny futbol jednak opiera się na grze kombinacyjnej, na strzałach, może brzydszych golach, ale strzałach często z pola karnego, no to Michał Probierz szuka w ramach właśnie tego uzdrowienia organizmu całego najprostszych, takich najbardziej naturalnych rozwiązań. 33% celnych tych strzałów wszystkich, no mówiłeś o XG, także to też jest ciekawe i takie chyba jednak mimo wszystko krzepiące, prawda, że te statystyki pokazują, że no powinno być lepiej, prawda, że tutaj trochę rzeczywistość nas oszukuje, można powiedzieć. No to... Znaczy i tak i nie, bo jednak musimy przekładać to też na tą liczbę strzałów, a to wtedy już nie wygląda tak fajnie, nie? Bo o tym sobie możemy mówić, wiesz co, chyba nie znajdę tego, ile... To jedziesz dalej. Tak, idziemy dalej z... Ja jeszcze tylko chcę upewnić się z tymi strzałami z gry, ale from play, Poland, tak, 107 strzałów from play, więc no to jest 5 ze stałych fragmentów gry. Posiadanie piłki, no to reprezentacja Polski, można powiedzieć, że była drużyną dominującą w tych eliminacjach, choć patrząc na wyniki, to tego sobie na pewno takiej tezy byśmy nie postawili, ale 63... No takich rywali mieliśmy, no. No właśnie do tego chciałem się odnieść, że no 63 grając z Wyspami Owczymi i Mołdawią, to nie robi no żadnego naprawdę znaczenia, bo nie ma prawa mieć tu większego znaczenia. Jeżeli sobie spojrzymy na chociażby posiadanie piłki w meczu z Mołdawią w Polsce, 68,48. Z Wyspami Owczymi na wyjeździe 63%. My nawet w tym meczu z Albanią wyjazdowym mieliśmy 58,9, więc no powiedzmy, że utrzymywaliśmy się przy piłce, ale tak naprawdę niewiele z tego wynikało, bo zobaczcie, kluczowe podania, 29 w 8 spotkaniach, 3,33 na mecz, to jest mała liczba, tak? Generalnie... A w meczu z Czechami, tym pierwszym w Pradze, jakie było posiadanie? W meczu z Czechami już, panie Antoni, odpalamy tutaj Poland, Poland, już mam, 61,12 mieliśmy. No widzisz, bo to też szybko Czesi strzelają gola, prawda, jednego, drugiego i ten mecz nie wygląda, prawda? Tak, 64%, 11 strzałów, a Czesi 8. W ogóle popatrzyłem w liczbę strzałów w tych eliminacyjnych meczach kadencji Probierza z Wyspami Owczymi. Ja nie mam statystyki strzałów zza linii pola karnego, tylko całościowe. Z Wyspami Owczymi 13 strzałów, 4 celne, z Mołdawią 21 strzałów, 7 celnych, z Czechami 18 strzałów, 5 celnych. To jest na podstawie Sofa Score, więc stosunkowo dużo moim zdaniem za Probierza oddajemy strzałów, to bez dwóch zdań. Znaczy no, mieliśmy też szeroko takich rywali, tak, Mołdawia czy Wyspy Owcze, to tutaj musimy jednak brać na to pewną poprawkę, więc no to, że oddajemy dużo strzałów, wszystko się zgadza, ale jakiej jakości były te strzały, to już jednak gdzieś idziemy dalej. Stawia pewne pytania. I idziemy dalej do tego ostatniego baneru, no ale to jest taki już, który niewiele wnosi, tak, no bo to są dośrodkowania, gdzieś tam dryblingi, kontakty z piłką w polu karnym. Zobaczcie, my 175 razy dotykaliśmy piłkę w 16 rywali i mamy tylko z tego 10 goli. To jest naprawdę, potrzebujemy 18 kontaktów z piłką w polu karnym. Dopiero za 18 razem, kiedy ktoś dotknie piłkę w polu karnym, to strzelamy gola. To jest jednak taka statystyka, która mi jednak też gdzieś daje dość mocno do myślenia i mam nadzieję, że sztabowi... Może dlatego Michał Probierz chce tych strzałów z dystansu, prawda? Bo widzi, że nie tędy droga, prawda? No, z czegoś to wynika.
Dzisiaj poznaliśmy, Michał poleciał do Szwajcarii. Jest polemiczny nastrój, bo miałem okazję z nim chwilę rozmawiać. Ja wczoraj go cytowałem z konferencji i tutaj z tej konferencji jeszcze przedmeczowej powiedział: my myślimy, że reszta świata to ogórki, prawda? Natomiast no, miał trochę szczęścia, jak poleciał do tej Szwajcarii, tam świeże powietrze, tam się oddycha człowieku i jednak nie dostaliśmy Ukrainy. A ja uważam, że to była absolutnie najsilniejsza drużyna. Miałem okazję komentować mecz Włochy-Ukraina, to jednak nieprawdopodobna drużyna. Czterech piłkarzy z Premier League, dwóch piłkarzy z La Ligi, którzy mają świetny czas teraz, kilku piłkarzy z Szachtara Donieck, także bramkarz Benfiki Lizbona, no naprawdę drużyna też zgrana, mająca swój pomysł, oddająca inicjatywę, Rebrow tak prowadzi tą drużynę, ale potrafiąca błyskawicznie kontratakować, no taka drużyna naprawdę, której bym się bardzo zdziwił, gdyby nie przebiła się przez baraże, bo uważam, że mieszała w tej grupie angielsko-włoskiej bardzo poważnie i to Ukraińcy odebrali punkty Anglikom, a nie Włosi. Włosi przegrali oba mecze z Anglikami. Natomiast słuchaj, popatrzyłem na bilansę z tymi naszymi... Roku, to jeszcze jedna ciekawostka ze statystyk, to tak już tylko kończąc, na koniec wiecie, ile strzałów celnych oddał Robert Lewandowski w tych eliminacjach? Pamiętajcie, że mieliśmy jakichś... Czytamy sześć. Piłkę nożną, człowieku. To jest sześć. Tygodnie sześć piłka celnych strzałów, jeden na mecz. Czytałem redaktora Pawlaka, wstępniak, także jeden na... Ja powiem szczerze, że naprawdę jak zobaczyłem to, to się kurde, no przeraziłem. No. Sześć celnych strzałów Roberta Lewandowskiego w sześć meczach. Historia jest za nami. Ja wiem, że historia to jest taki probierz, dlatego za chwilę wyświetlimy tu składy Pawła, natomiast ta historia, żeby króciutko chociaż pokazać, Polska-Estonia, bilans 9 meczów, 7 zwycięstw, tylko jeden remis i jedna jedyna porażka. Tak, na dzień dobry Waldemara Fornalika, to tak chciałem. Osta Wasiliew. Tak, bramka 15-4, także bilans ze Estonią. Roko, i on jeszcze gra, zobacz, Kosta Wasiliew jeszcze gra w piłkę. Niesamowite. To tam paru Polaków grało pewnie. Lewy przecież grał pewnie w tym meczu, nie? No z pewnością, tak. Ale mówię, to piłkarz Michała Probierza, prawda? Na co zwrócił uwagę Michał też na konferencji prasowej. No ciekawe, znamy Wasiliewa, znamy też Artura. Ja znam bardzo dobrze Artura Pika, który teraz gra w Odrze Opole. Wojciech Częsty też grał w tym meczu. Kamil Grosicki grał w tym meczu. No tak, no to była... Proszę, to nie... Słuchajcie, zanim przejdziemy do Finlandii, do Estonii, Estonii, Finlandii i Walii, to pokażę bilans z Finami. No, on jest 33 mecze, bardzo często graliśmy z Finami. 22 zwycięstwa, 8 remisów, tylko 3 porażki. W ogóle strzeliliśmy Finom 82 gole, straciliśmy 29, ale zaskakująco też mamy dobry bilans z Walijczykami. Zobaczcie, 10 meczów, 1 zwycięstwo, 2 remisy, 1 porażka. Porażka... Antek z historii pamięta, raz w historii, jak pierwszy raz mierzyliśmy się z Walią, przegraliśmy 0-2, ale później w Chorzowie było 3-0 dla biało-czerwonych i tak popatrzyłem. Ale na wyjeździe było 0-2, będę się upierał. Tak jest, 52 mecze, 36 zwycięstw, 11 remisów, tylko 5 porażek z tymi rywalami możliwymi, nazwijmy to, bo wiadomo, że ostatnio... To fajnie zsumowane, naprawdę. Tak, pokazuje, że jesteśmy faworytami. Słuchajcie, to redaktor Głaszewski. Ale my też byliśmy faworytami tych eliminacji. Kurczę, no tu musimy... To była grupa... Pan nas chce straszyć Estonią. Proszę bardzo, to skład Estonii, jakie są wnioski? Wnioski są takie, że Estończycy drużyna grająca trójką z tyłu, ale to na podstawie dzisiejszej w sumie pewnie dwugodzinnej analizy od razu wszystkich trzech drużyn, takiej dość szybkiej. No nie było na ostatnim zgrupowaniu Konstantina Wasiliewa z racji tego, że jest kontuzjowany, ale udzielił takiej wypowiedzi, tylko nie pamiętam portalu, któremu udzielił Kosta Wasiliew właśnie tego wywiadu, że dopóki selekcjoner będzie uznawał, że jest potrzebny drużynie narodowej, to Kosta Wasiliew jest gotowy. Ja go dałem tutaj na pozycji numer 10, choć tak naprawdę no, on może grać też jako ten głębiej cofnięty, tak? On się często będzie... Zresztą myślę, że Kosta Wasiliew no, przypomniał się polskim kibicom, pewnie doskonale pamiętacie mecz Rakowa Częstochowa z Florą Tallinn, w zasadzie dwumecz, gdzie Kosta Wasiliew
no schodzi jednak do obrońców po piłki, no i on ma ten swój taki cwany magiczny... jest w tej grze, inteligentny, tak, dobry tak, tak, stały fragment gry, strzał z dystansu, potrafi rzucić też gdzieś dłuższe podanie. Nie, tutaj... A możesz wyjaśnić te liczby, które masz przy nazwiskach? Tak, przy każdym nazwisku na dzień dobry jest wiek, później nazwa klubu, w którym grają piłkarze, więc zobaczmy na przykład cała defensywa, to składa się z piłkarzy grających nie, na co dzień nie w estońskich klubach, tak? Na lewym wahadle Artur Pik, to dla fanów Fortuna pierwszej ligi znajoma postać, tak. Piłkarz Odry Opole. Ekstraklasy też wcześniej, bo w Miedzi Legnica. Tak, tak, wcześniej w Miedzi Legnica oczywiście. 50, kolejna liczba to są mecze w pierwszej reprezentacji oraz liczba goli. No i chciałem też pokazać, czy ci piłkarze grają po prostu w swoich klubach, czyli jak mamy klub 2023/24, pierwsza to jest liczba meczów w klubie w tym sezonie, drugi to liczba goli w przypadku bramkarza, liczba goli puszczonych i trzecia w przypadku bramkarza to jest liczba czystych kąt, w przypadku piłkarzy z pola to jest liczba asyst, więc tak to wygląda. To są piłkarze, którzy z reguły grają w swoich klubach, no wyjątkiem jest chociażby bramkarz, tak, no to jest nie wiem, trzeci czy czwarty bramkarz Arsenalu, chyba jeden mecz w Pucharze Ligi zagrał Karl Heinz. Pozostali piłkarze grają regularnie. Trzeba pamiętać, to jest bardzo ważna i istotna informacja, o tym trzeba mówić, że Liga Estońska gra systemem wiosna-jesień. To jest zupełnie co innego. To jest początek sezonu będzie dla większości. Tak, ale patrzę na ten skład, zobacz, ten Heine Arsenal, tak? Tam to Botev Plovdiv, Metz to St. Pauli, czyli druga Bundesliga. Paskocji to Grasshopper Zurich, prawda? Sinjawski i Słowacko. Pom Shamrock Rovers. Kajt Rapid Bukaresz. Ten Pik, o którym wspominaliście, Odra Opole. No i no z przodu mamy piłkarzy z Flory Tallinn, tak? Tak. No, ja tak, jeszcze też wszystko się tak, zgadza. Ale też. Jak patrzę na Transfermarkt, na wycenę tych piłkarzy, to tylko Karl Heinz i Karol Metz to są piłkarze z sześciocyfrową, z sześcioma zerami, czyli Heinz ma wycenę w Transfermarkcie 1,5 miliona euro, a Metz 1 milion euro, a reszta to jest no, poniżej miliona euro i to zazwyczaj bardzo wyraźnie, więc też daje pewne wyobrażenie. Tak, bo jak powrót, jeszcze patrzę mamy... ten środkowy napastnik, tak. Anier, tak się czyta, Henry Anier. Lin Man, czyli to jest Hongkong. Z Hongkongu tak, dokładnie tak. No tak, ale 90. rocznik, czyli już też nie młody piłkarz. Widzę, że 350 tysięcy euro wyceniane, więc też to nie jest jakaś kwota. Wracając jeszcze na chwilę do Artura Pika, no to gdyby Roko twoja tutaj koncepcja się sprawdziła z Rafałem Augustyniakiem, no to są koledzy z Miedzi Legnica, może to też byłaby wiedza Augustyniaka, który go zdążył poznać dobrze w Miedzi, może też by się przydała trenerowi Probierzowi. Artur Pik na lewej obronie, na lewym skrzydle. No, panowie, tak mówiąc już zupełnie szczerze, no jeżeli my z tym zespołem no nie wygramy, to będzie już katastrofa. To będzie, jest katastrofa, ale, to będzie katastrofa do kwadratu. Ale to nie powinno być, naprawdę. No to musiałby być jakiś fatalny mecz. To nawet ja wiem, że Raków Częstochowa to jest w większości drużyna złożona z niepolskich piłkarzy, ale tak możemy nawet chyba odnieść jego mecz z Florą Tallinn. Też mieliśmy pewne obawy, ale na koniec jednak zdecydowano. Tak, tylko Antoni, pamiętaj, to pamiętam, że Dawid Szwarga o tym jednak bardzo mocno to podkreślał, że wtedy Raków był na początku sezonu, to dopiero Raków kończył okres przygotowawczy, a tak naprawdę teraz piłkarze Flory Tallinn będą w identycznej sytuacji. Ja sprawdziłem sobie się przygotowując do tego live'a. Pierwsza kolejka sezonu 2023 odbyła się 5 marca, czyli tak naprawdę no, dwa tygodnie przed, być może, ja nie wiem, jaki jest kalendarz na przyszły sezon, ale to będzie 2-3 tygodnie będą mieli 2-3 mecze tylko ligowe, tak? To tak jak my byśmy grali mecz, nie wiem, 10 sierpnia i mieli piłkarzy z Ekstraklasy, tak? To panowie, to jeszcze na koniec
No, bilans ich w tym roku, no katastrofa. To jest porażka z Austrią 1-2, remis z Azerbejdżanem 1-1. Jest to jedyny punkt w eliminacjach, bo jest później Belgia 0-3, Szwecja 0-5, Belgia 0-5, Azerbejdżan 0-2, Austria 0-2, Szwecja 0-2. No to jest obraz... No, to jest... Tak, ale ja jeszcze jedną rzecz powiem, Paweł, a propos tego, co ty mówiłeś, a jednak moim zdaniem, no nie widziałem tego meczu, nie będę się wygłupiał, ale chyba najlepszy mecz oni zagrali 27 marca na wyjeździe z Austrią. Przegrali go 2-1, prowadzili do przerwy po golu Rauno Sapinena 1-0. I to też jest tutaj, to było niespełna rok, to będzie rok po tym meczu, nie lekceważyłbym tego faktu. Austria miała problem, w 68 minucie wyrównała, w 88 strzeliła zwycięskiego gola. Później to była tragedia, jeszcze był remis w Azerbejdżanie w kolejnej, następnej kolejce, no a potem no to te dramatyczne porażki, o których mówi Roko. Ale mówię, pierwszy mecz Estonii w tych eliminacjach to był mecz z Austrią na wyjeździe, przegrany 1-2 27 marca. A więc coś tam potrafią. Natomiast rozumiem, że tak 95% szans na was. Czy macie troszeczkę bardziej sceptyczne spojrzenie? No ja mam sceptyczne, bo to, o czym mówiłem, gdzieś ta magia, to wszystko. No po takich eliminacjach, Roku, nie możemy mieć spokojnego spojrzenia, no bo to jest nie fair. Dlatego bardzo cię poprosiłem, żebyś nas postraszył tym składem. I jak widzę Konstanty Wasiliew, słuchaj, dla mnie to jest jeden z takich ciekawszych graczy, który był z zagranicy w polskiej lidze w ostatniej dekadzie. Wiesz dlaczego? Bo miał to coś. No, natomiast jak patrzę, no oczywiście zobacz, to jest legenda tego futbolu, tak? 156 28 goli, prawda? W tym sezonie też, tak jak ty mówisz, double-double w swoim klubie, 14 bramek. 15 asyst. Natomiast jak sobie myślę, że facet ma 39 lat, no to myślę sobie, no tak, no właśnie. Znaczy jak widzę Bednarka, to czasami też rozumiem, że słuchaj, ja się dzisiaj do tego, na potrzeby tego live'a ładnie ostrzygłem, nie wiem, czy to widać. Natomiast włosy stają dęba. Widać, świetnie. Włosy stają dęba, jak widzę czasami Bednarka. No ale dobra, słuchajcie. Poczekaj, bo jeszcze tutaj Bodek wywołuje, to ja pozwolę się odnieść, ale oczywiście wy również. Ja myślę, że Kosta Wasiliew cały czas przeżywa pierwszą młodość, bo to on nie schodzi poniżej pewnego poziomu i dlatego tak się go obawiamy. No dobrze, panowie. A czy liczycie na to, że my awansujemy i co, Finlandia? Czy to jest mało prawdopodobne? Zobaczmy tą Finlandię, Pawle. Co nam wynika z Finlandii? Bardzo cię proszę, tu rozumiem, że też oddajesz w liczbach tych piłkarzy, jeśli chodzi o... Znaczy, to jest też taki skład, który ja sobie gdzieś wydedukowałem na podstawie eliminacji, bo Finowie grali raz czwórką, raz trójką, ale tak, ktoś pauzował za kartki, ktoś był kontuzjowany, selekcjoner troszeczkę tym rotował, ale jednak Iwanow, Hoskonen to raczej są tacy pewniacy do tego, żeby grali, czyli no bardzo dobrze nam znani, zresztą wszyscy środkowi obrońcy. Tak, obrona z polskiej ligi kiedyś. Tak jest. Richard Jensen, który odszedł do Górnika Zabrze za tam 550 tysięcy euro, z Górnika do Aberdeen, Artur Hoskonen, piłkarz Krakowi, Robert Iwanow, były piłkarz Warty Poznań, obecnie Eintracht Brunswick. Wydaje mi się, że jednak to będzie, jeżeli byśmy zagrali z Finami, albo jeżeli Finowie będą grali z Walią, to raczej postawi selekcjoner na trzech stoperów, z racji tego, że będzie się chciał po prostu troszeczkę zamurować. Tak, J.J. Torpeda pyta, czy Iwanow to ten zwarty, kiedyś tak, to ten. Jeżeli chodzi o wahadłowych, no to Nikolaj Alho to jest taki piłkarz raczej ustawiany przez Transfermarkt, patrzyłem gdzieś na jego hitmapę na SofaScore, raczej jako normalny prawy obrońca, Daniel Hakans. Zdecydowanie bardziej ofensywny. Ze środka pola najciekawszy piłkarz to Glenn Kamara. To jest taki piłkarz, który gdzieś naprawdę jest ważną postacią w reprezentacji Finlandii, piłkarz Leeds United, choć ten Kan Karinen też jest ciekawy. No i w ataku no temu Pukki, to tego piłkarza chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. No to na nim się gdzieś opiera ta cała siła ofensywna reprezentacji Finlandii. Drużyna, która rotuje ustawieniami, która gra czwórką, która gra trójką, czasami no, jeżeli jest w fazie obronnej, to gra piątką, taki, no ale też zespół, który no, mnie jakoś no, nie powala na kolana, nie wiem,
Nie wiem jak wam, ale... Ja bym powiedział tak, dużo lepsze nazwiska... lepsze niż... kluby też, to, no, to jest wiesz, jak sobie pomyślę, że ten pan Jan Palo, który tutaj jest z Wenecji, patrz, pokazujesz jego liczby w Włoszech, 14 meczów, 5 goli, 3 asysty, tak? Pokazujesz tego doświadczonego temu Puki, on teraz jest w Minnesocie, 19 meczów, 10 goli, 2 asysty, no to widzę, że coś... Znaczy, wiesz, coś roku, ja też... Radecki patrzę... jest bramkarzem dzisiaj, wiesz, rewelacji Bundesligi, umie bronić. Tak, ale przygotowując tę analizę, no to trzeba, nie wolno o tym zapominać, że Finowie mieli taką serię w trakcie tych eliminacji, gdzie wygrali 4 mecze z rzędu, bo to było zwycięstwo z Irlandią Północną, było zwycięstwo ze Słowenią, z San Marino, które było, no powiedzmy, obowiązkiem, i w Astanie z Kazachstanem 1-0. Później przyszła ta porażka z Danią w Helsinkach i tam Duńczycy strzelili gola w 80. którejś minucie, ja nie pamiętam dokładnie, ale bardzo późno, tam mniej więcej powiedzmy 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry. To była taka, 8 minucie, tak, stracili bramkę. To była taka drużyna, która naprawdę no gdzieś po tych pierwszych spotkaniach no była taką, można powiedzieć, rewelacją tych eliminacji, bo trochę w tej grupie namieszała, tak? I to nie jest tak, że to są tacy no, chłopcy do bicia, no, zdecydowanie poważniejszy zespół niż Estonia, bo nawet patrząc na siłę tych rywali, wydaje mi się, że to są zespoły silniejsze niż te, z którymi mierzyli się Estończycy, a te wyniki są mimo wszystko i tak lepsze. 18 nawet punktów zdobyli Finowie. Powiem dużo, tak, nawet 8 więcej niż Polacy, przypominam. Nawet patrząc na tych piłkarzy z linii obrony, których tutaj zaproponowałeś, Paweł, to powiem tak, no znamy ich z polskiej ligi i wiemy, Richard Jensen, naprawdę piłkarz, który w Górniku Zabrze się często wyróżniał. Hoskonen, no, przy tych wszystkich problemach Krakowi, to jest jednak piłkarz, który też ma pewne miejsce w składzie. No, no i Robert Iwanow, który nawet kiedyś chyba Legia go chciała. On był bardzo blisko Legii Warszawa. Tak, w ostatniej chwili jest, Legia się rozmyśliła z tego transferu. Też zresztą uczestnik Euro. To jest na pewno drużyna, która no ma jakość, tak jak mówię, to już jest ten szczebel wyżej, znaczy nawet nie jeden szczebel, tylko 2 albo 3, i chociaż wszyscy się pewnie zgodzimy, że lepiej grać z nimi niż z Walią. Ale zobacz, Antoni, tu jest super wpis. Ja uważam, że tutaj Artur J85 świetnie trafia. Jeśli nie awansujemy, to będzie wstyd. Mamy mecz ze Słaby Uszem u siebie, tak naprawdę to sparing, gdzie możemy potrenować i oszczędzać piłkarzy. Z tym się nie zgadzam, ale to ostatnie zdanie. W drugim półfinale będzie walka i rywale będą zmęczeni. No tak w teorii, którą parę byśmy postawili, że jest bardziej wyrównana, to ja bym postawił jednak na Walia Finlandię. No tak, to jest dobra uwaga, bo znamy przypadłość polską i zawsze jest takie powiedzenie, że Polacy nie są w stanie zagrać 2 dobrych meczów, prawda, w ciągu 4-5 dni. I dobrze się składa w takim razie, że jeżeli to jest prawda, że ten pierwszy mecz to jest faktycznie taki, ja nie powiem, że na przetarcie, ale bo ta grupa w ogóle miała być taka na przetarcie, na szkole, na poszukiwania, na zgrywanie. Także ten mecz ze Estonią będzie bardzo trudnym meczem. Taki, boję się, że to będzie takie no męczarnie trochę, ale z happy endem. No, strasznie obniżyliśmy swoje oczekiwania. No, to teraz już tylko pozytywnie może nas zaskoczyć, Michał. Ale nie możemy, Antoni, nie obniżać. Patrząc na to, co się wydarzyło, po prostu nie możemy. No, byśmy byli tutaj, to w różowych okularach byśmy siedzieli i tutaj patrzyli na ten świat zupełnie, byśmy kłamali, mówiąc krótko, po prostu. Dokładnie tak. Słuchajcie, no to przejdźmy jeszcze, Walijczycy grają u siebie z Finlandią, no i później są, jeśli awansują oczywiście, gospodarzem tego finału barażowego, da Bóg, mam nadzieję, z Polakami. Spójrzmy, co przygotowałeś, jeśli chodzi o Walijczyków. Też drużyna, która grała czwórką i trójką, ale jednak raczej trójka. No, piłkarze grający na Wyspach, w zasadzie wszyscy, tak, w tej jedenastce są. Danny Ward w bramce, no w reprezentacji podpora, 39 występów, no ale w barwach Lisów w tym sezonie, w Championship ani jednego występu. No właśnie Walijczycy mają ten problem, że ci piłkarze są w fajnych klubach, ale jeżeli zobaczymy na to, ile meczów grają, zobaczmy, Chris Mepham 6 spotkań, Ben Davies 7, Neco Williams 6, a Aaron Ramsey, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, Aaron Ramsey, kapitan obecny reprezentacji Walii,
on nie mógł grać w tych ostatnich spotkaniach swojej drużyny w eliminacjach Mistrzostw Europy z racji tego, że ma jakieś zapalenie ścięgna w kolanie, coś takiego, jakoś taką, tak Walijczycy tłumaczą te kontuzje. Ma problemy z kolanem, mówiąc krótko. Na baraż powinien być spokojnie gotowy, choć wiemy, że to jest piłkarz, który gdzieś, no w mojej przynajmniej pamięci, ma jakieś problemy zdrowotne dość często i ma problemy z tym, aby regularnie grać, tak, przez wiele, wiele lat, ale to jest podpora tej drużyny. I co ciekawe, a Aaron Ramsey poleciał na mecze ze swoją reprezentacją, te ostatnie, w których nie mógł grać. Wierzył do końca na ten mecz do Erywania z Armenią. Gdzie czyli naprawdę to pokazuje, byli... że tam jest duch, że on po prostu ma kontuzję, ale rozumiem, leczą są ale leci i wszyscy leci. Mówili dookoła. Ben Davis, który pełnił bodaj rolę kapitana w tym spotkaniu z Armenią, mówi, że to jest bardzo ważny głos w szatni. No, nie wiem, ja nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby kontuzjowany kapitan reprezentacji Polski poleciał gdzieś z drużyną narodową na mecz wyjazdowy. Może wy panowie sobie przypominacie młody coś. Młody Klubański na Wembley. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć. No, ale to było dawno temu. 50 lat temu, dobra, spokojnie. Było dawno temu. No nie wiem, tak w sumie ja tego nie sprawdzałem. To jest w sumie ciekawe do sprawdzenia. Słuchaj, tak patrzę na ten skład, ciekawe nazwiska, ale nie wiem, czy klubami to są nazwiska... To są kluby Premier League i Championship. To jest druga mieszanka sprawa. Po prostu. Bardzo tak. Mi się rzuca w oczy, że jednak oni mało grają. Ten Chris Mepham na środku obrony, ten Ben Davis, zobacz, tu masz 6 meczów w Bournemouth, 7 meczów w Tottenhamie, prawda? No, to nie jest łatwe dla trenera. Neco Williams, Nottingham Forest ma tylko 6 meczów, ten lewy wahadłowy, tak? Ten Conor Roberts z prawej strony, tylko 11 meczów w Burnley. No widać, że mają problem z graniem ci. Kiefer Moore z Parnemów też ma tylko 8 meczów, ten napastnik, którego tutaj delegowałeś do pierwszego składu. Tak, no bo tam jeszcze pojawia się to pytanie o Brennana Johnsona. Dokładnie, no właśnie. Jego nie ma, bo Simo tutaj pisze, ja się zastanawiałem ostatecznie, postawiłem na tego, który po prostu zebrał więcej. Wiesz co, ale powiem ci, ale ostatnio właśnie w tych ostatnich meczach grał Brennan Johnson. I to jest jednak gwiazda tej drużyny, taka dziewiątka, facet, który nie wiem, chyba tam 48 milionów euro kosztował w ostatnim roku transferowym i gra trochę w tym Tottenhamie, prawda? To nie jest tak, tak, że nie tak, gra. Tak, tylko wiesz co, ja się też Antoni sugerowałem tym, że on w tych meczach bodaj marcowych, tak nie było go w reprezentacji, ja nie miałem wystarczająco rozumiem. Dużo czasu, nie będę rozumiem. Zamiast Mura, pisze tutaj Miłosz Musialik, no ja nie będę tak. Tu czarował, że oglądam i śledzę reprezentację Walii, zrobiłem to w 20 minut. No wiem, ale powiem tak, ten gość oczywiście kosztuje krocie, natomiast on w Premier League w tym sezonie zagrał 9 meczów, jedna bramka, jedna asysta, tylko 457 minut, więc on... Widać, że też ma problem z graniem w Premier League. Ja rozumiem, że jest talent, że kosztuje i tak dalej, natomiast no nie jest to gwiazda Premier League. No nie, tak, no gwiazda. To prawda, Bale'a ale to nie ja nie będę tu udawał, że jestem specjalistą od Premier League, czy od piłki walijskiej, czy od... Nie, chcieliśmy przybliżyć po prostu skład. Mniej więcej gdzieś taka drużyna tutaj, zobaczcie, nasi użytkownicy, nasi komentatorzy, znaczy nasi komentujący tutaj mają większą wiedzę na ten temat niż my, no bo na przykład Dawid pisze, że Mur to typowa wieża, dużo dośrodkowań do ja niego. Ja znam Mura, no to oglądamy Walię czasami, to nie jest tak, że... Tak, Mura zniszcie znamy, tak, oczywiście. Natomiast wiecie co, no to jest drużyna, która tak, ma ciekawych piłkarzy w niezłych klubach, ale czy to są lepsze kluby niż mamy my Polacy? Nie. Czy ci piłkarze są podstawowymi piłkarzami? Jakbyśmy popatrzyli na ten skład, to myślę, że tutaj trzech, czterech piłkarzy ma problem z graniem z regularnym w swoich klubach, łącznie z tym Johnsonem, o którym... Nie no, sześciu, Roko, sześciu nawet nie ma 10 tak. Występów w klubach. No właśnie. No to oczywiście więc. Ramsey by miał, gdyby był zdrowy, tak? To jest... No słuchajcie, ale... To nic nowego, jeśli mówimy o Walii. Zawsze ta drużyna miała takie problemy, zawsze wiemy, jak gra Walia, jakie są jej najważniejsze atuty, cechy wolicjonalne, walka. Kick and rush po prostu. Kick and rush, trochę, ale też takiej nowoczesnej piłki. Lubimy oglądać Walię, bo to jest zawsze energetyczny futbol. Pamiętamy ją
też z imprez mistrzowskich, nie wiem, takich meczów, które naprawdę się zapamiętuje, nawet jak przegrywa, zawsze mi w uszach dźwięczy też to, co zawsze Zbigniew Boniek często, najczęściej, bo tam się pojawia, czyli uroka wprawdzie futbolu na tym kanale, który zawsze powtarza, że gdyby Polska wygrała z Portugalią w 2016 roku na Euro, to spokojnie byśmy łyknęli tę Walię w półfinale, bo Walia już miała serdecznie dość. Ona była zmęczona fizycznie, a tam też bodaj kilku piłkarzy miało kontuzję, kartki, tam chyba z pięciu, sześciu graczy nie mogło zająć. Natomiast patrzę na wyniki eliminacji, leciutko się niepokoje, bo tak. Zremisowali z Chorwacją, wygrali z Łotwą, później mają taką serię dwóch porażek, Armenia-Turcja, 2-4 i 0-2. No i Armenia u siebie, to też jest bardzo ciekawe. Szokująca porażka, tak. Natomiast później z Łotwą wygrywają 2-0, wygrywają z Chorwacją 2-1, no i remisują z Armenią i z Turcją po 1-1. Tak dziwnie grają w tych eliminacjach. Jeszcze dodajmy, że we wrześniu mieli 0-0 w meczu z Koreą Południową i z Gibraltarem wygrali 11 października 4-0, czyli bez problemu. Chodzi o to, że jak mówimy, że Michał powiedział, że zbudował małą serię jako trener selekcjoner, bo czterech meczów nie przegrał, to Walia nie przegrała 6 ostatnich meczów. To też, tak jak mówisz, Roko, to jest lekko niepokojące, ja bym tego absolutnie nie lekceważył, bo to buduje drużynę po prostu. To buduje, Walia ma pewność siebie piłkarzy. Tak. Ci piłkarze zdają sobie sprawę, że kurczę, jesteśmy w gazie, mamy naprawdę coś fajnego. Plus niestety dla nas oczywiście stadion w Cardiff, no po prostu oni mają ten handicap. Grają dwa mecze pewnie u siebie, nie muszą się nigdzie przemieszczać, mogą się spokojnie logistycznie, to inaczej wszystko wygląda naprawdę. No oczywiście to już byłby nadmiar szczęścia, gdyby nam los przydzielił ten finał baraży w Warszawie, ale, czy w Polsce. No, ale a federacja ma, Antoni, i tak mnóstwo szczęścia. To jeszcze tak, tutaj ktoś pytał w trakcie tego live'a, kiedy Zibi Boniek. Z tego, co zrozumiałem, wraca z United Kingdom do Włoch w niedzielę i w niedzielę po południu wieczorem będzie prawda Zibiego podsumowująca ostatnie dni. Natomiast miałem okazję dzisiaj z Zibim przez chwilę rozmawiać i on mówi, że to był taki raczej pozytywny, natomiast mówi, że tej drużyny, bo ja mówię, że z Walią to dwa razy wygraliśmy tam za Czesława, a mówi, ale tej drużyny naszej już nie ma z tych meczów. To poprosiłem Pawła Stańko, żeby dosłał nam składy. Zobaczcie, tutaj są składy Polacy z Walią we Wrocławiu. Krabara wtedy debiutował, Bereszyński, Glik, Bednarek, Puchacz, Góralski, Krychowiak, Klich, Zieliński i Buksa, Lewandowski. Świderski wszedł i strzelił zwycięską bramkę, natomiast zobaczmy ten skład z Cardiff, to jest jesień, wcale niedawno, bo to jest niewiele ponad rok temu. Szczęsny, zobaczcie, dziewiątkę mu daliśmy, tam musiał obronić kilka razy naprawdę. To jest w ogóle drugi co do, jeśli chodzi o wartość meczu za kadencji Michniewicza, po meczu ze Szwecją. Zgadzam się. Naprawdę to był dobrze rozegrany mecz, wygrany i to co mówisz, dzięki temu być może gramy teraz w barażach, prawda? I zobaczcie, jaka ciekawa sprawa. Jest Bednarek, Glik, Kiwior. Jest szansa, że i Szczęsny, i Bednarek, i Kiwior zagrają. Zalewski, i zobaczcie, dobrą notę dostał za to spotkanie. Jeden z pierwszych meczów Zalewskiego w kadrze, zagrał lewe wahadło. W środku pola jest Krychowiak, Zieliński i Żurkowski. Prawe wahadło zagrał Bereszyński, w samej końcówce Gumny. Tutaj Sebastian Szymański wszedł za Żurkowskiego w 83. No a atak para Świderski-Lewandowski. To aż tak bardzo ten skład w takim razie, bo tak, nie będzie Glika, nie będzie Krychowiaka, nie wiem czy będzie Bereszyński, na pewno nie będzie Żurkowskiego, no ale to cztery. Piątka, nie wiadomo. No okej, piątka, ale z podstawowego składu to Glik, Żurkowski, Krychowiak i Bereszyński. No nie, Bereś to zawsze może się objawia, ale dobra, no załóżmy, że czterech by nie było. To wcale nie jest aż tak inna drużyna, co? Chyba, że mental może już nie jest ten sam. Ale Roko, nie jest inna drużyna. Powiedział, wtedy ten mental drużyny był jakby bardzo tak. Dlaczego?
bo walczyli o pozostanie w dywizji A, ale też walczyli o mundial, byli pewni kwalifikacji na mundial, a zarazem chcieli się pokazać przed mundialem, jakby, że ten mundial ich jakby też trzymał przy życiu. Tam, pamiętajmy, grali ten świetny mecz ze Szwedami w barażach i to jakby zbudowało tą drużynę też w kontekście tej rywalizacji z Walią. Tak, no, ta drużyna się nie zmienia. Mhm. Znaczy drużyna się nie zmienia, tylko panowie, no my na kierownicy, czyli jako selekcjonera po drodze mieliśmy jeszcze no, innego człowieka, tak? W sensie wtedy był Czesław Michniewicz, po drodze jeszcze był Fernando Santos, dopiero teraz jest Michał Probierz, więc jeżeli chodzi o personalia piłkarskie, tak, to się nie zmienia, ale jeżeli byśmy roko, nie wiem, wrzucili sztab szkoleniowy i ławkę i pokazali twarze z tego meczu, a z tego, który być może, mam nadzieję, że nas będzie czekał, to będzie no, totalna przemiana. Chcesz po prostu, Paweł, powiedzieć, że to było dwóch selekcjonerów temu. Tak, musimy odliczać naszą rzeczywistość. Ja myślałem, że większe zmiany kadrowe, jeśli chodzi o biało-czerwone no. w stosunku, tak? To... Tak, ale z drugiej strony ci piłkarze są jednak inni. Tak patrzyłem na to lewe wahadło i Nikola Zalewski. Pamiętamy, jak liczyliśmy na Zalewskiego jesienią zeszłego roku i jak chyba wszyscy zgodziliśmy się, że on się spalił, prawda? Że w tej drużynie Michniewicza w tym okresie najważniejszej próby przedmundialowej, no nie dał rady chłopak, prawda? I no teraz jednak chyba jest mocniejszy. Nawet ta afera pseudo bukmacherska go też zbudowała i teraz to jest inny chłopak. No, zobaczymy, czy on utrzyma ten poziom i co się będzie działo z nim w Romie. Zbudowany jestem pracą dzisiaj mojego asystenta Paweł Gołaszewski. Kapitalna praca, jeśli chodzi o prawdę futbolu ekstra. Natomiast podsumowując ten live, chciałem wam pokazać... Gole strzelone przez naszych w eliminacjach. Za Nawałki 2-8, Brzęczek 1-8, Souza 3, Santos i Probierz 1-25. Kompletna degrongolata, jeśli chodzi o ofensywę. I to dziś przejawiało się. Roku, zobacz, my musimy 112 strzałów, bo pamiętam to doskonale. Musimy oddać 10 strzałów, żeby za 11 razem nam wpadło. No. To jest po prostu... No jest to źle. Tam jeszcze jakbyś pokazał jeszcze raz zestawienie tych trenerów, to jeszcze inna rzecz się rzuca. Tam nie ma tych liczb, ale że oni naprawdę mają coraz mniej meczów, prawda? Właśnie. Tak, tak. Nawałka wyśrubowała. Stracone na mecz w eliminacjach. Nawałka, Brzęczek, Souza, Santos, Probierz. Natomiast to już zestawienie trenerów, ja tu gdzieś mam to zestawienie trenerów bodaj. To rzeczywiście ono jest przerażające. Przerażające jest, naprawdę. To przerażające, tak. Spada 50, 24, 15, 13, 6 meczów. Co to znaczy dla Probierza, prawda? No chyba 6. Jak będzie 5, to będzie 5 właśnie i więcej już nie pewnie. Słuchajcie, prawda, kadry Orlen. Nie no, jak będzie zgrupowanie ligowców, Antoni, to wiesz. A my w ogóle ja nie, musimy będzie... nie wierzycie w to chyba, no panowie, to rzucił znaczy... tak. Nie, słuchajcie, no Roko, ja będę w Belek, może będzie tak, że Michał Probierz zadzwoni do trenerów i powie... Ale ja tego zgrupowania, ale to będzie nieoficjalny mecz wtedy, Paweł, wiesz, to będzie tak, że chłopaki. Ile żyć Probierza nawiązuje do tego pytania z naszej tablicy dzisiejszej prawdy kadry Orlen na prawdzie futbolu, bo co ogłosił mister Probierz, że on oczywiście ma dłuższy kontrakt, i on nie do żadnej dymisji, nawet w przypadku braku awansu się nie poda. Ja go rozumiem nawet. A jak wy na to patrzycie w ogóle, na ten scenariusz takiego sprawdzianu, który rozumiem w przekonaniu Probierza ma być tylko elementem jego pracy, bez względu na to, czy awansuje, czy nie. Znaczy, powiem tak, porażka z Estonią kazałaby się jednak bardzo poważnie zastanowić, czy to ma sens. O ile w momencie, gdy był zatrudniany, wydawało mi się, że to jednak powinno być większe zaufanie, ale też wydawało mi się, że ten półfinał baraży, jeżeli będziemy w nich grać, to będzie o wiele większej skali trudności. Jeżeli gramy u siebie z Estonią, no nie, on ma obowiązek ten mecz wygrać i no trudno będzie mu wytrzymać ten napór krytyki, a ja będę rozumiał niestety tę krytykę w momencie, gdyby Polska przegrała ze Estonią, ale ja myślę, że Michał Probierz to rozumie. Ja nie wiem, w jaki sposób on by wtedy wytłumaczył tę porażkę i zasadność dalszej pracy z tą drużyną, bo wtedy już jednak byłby rozliczany jako trener, który przejął ten zespół od października, a więc przez pół roku w zasadzie nie był w stanie przygotować zespołu na tyle, by wygrać u siebie z Estonią. No,
Czyli rozumiem, że Estonia jako klucz w ogóle do postrzegania Probierza i całej jego kadencji i ewentualnie możliwości pracy. Tak. A Paweł twoje spojrzenie? Rozumiem, że Walia, jakby była porażka tam, no to jesteś w stanie powiedzieć, okej, okay, przegraliśmy z Walijczykami. Tak. Znaczy ja generalnie, no kurczę, no panowie, po 5 meczach zwalniać selekcjonera, który to już za kadencji Cezarego Kuleszy, później ten cyrk, rekord znowu. Wiesz co, nie, chodzi mi o to, że później ten cyrk z wyborami, znowu giełda 38 nazw, ja tego nie chcę przeżywać, naprawdę, ja nie chcę tego przeżywać, nie chcę się ekscytować tym, no ale, że ten złożył... Porażka z Estonią, zrozumiałbyś ją, naprawdę? Nie, w sensie ona będzie bardzo trudna. Nie ma żadnych meczów towarzyskich. Ja się tego obawiam, że po prostu będziemy mieli znowu kolejną karuzelę. Znowu Cezary Kulesza będzie szykował 2 czy 3 kontrakty dla tych samych trenerów. W sensie ja, mi o proces wyboru selekcjonera zbrzydł. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Naprawdę mi to zbrzydło, bo mnie to nie kręci, że dzisiaj Portal X napisze, że Roman Kołton jest przygotowywany na selekcjonera reprezentacji Polski. Jutro Portal Y napisze, że Antoni Bugajski już jest w posłowie z Cezarym Kuleszą, a Portal Z napisze za 2 dni, że Paweł Gołaszewski już jest naprawdę dostał ofertę kontraktu i tak dalej. Więc ja po prostu nie chcę tego przeżywać i dlatego chcę, żeby Michał Probierz wygrał ze Estonią, wygrał finał Barażę, pracował i tak dalej. W przypadku porażki ze Estonią ja po prostu... No, dla mnie to są czarne dni, to jest znowu Roko będzie odpalał live, 34 dzień bez selekcjonera, bo później będziemy mieli, dopiero pamiętajcie, że zgrupowanie jest w czerwcu chyba, tak? Nie, w czerwcu jest turniej, ale... więc no to jakiś towarzyski mecz pewnie zagramy wtedy, tak? I tak dalej, to po prostu nie chcę tego, nawet w przypadku porażki ze Estonią, dobra, niech pracuje ten Probierz, niech przebuduje tylko dlatego, Paweł, i tak dalej. Trudno, Paweł, stawiam taką tezę z racji tego, że mam przed oczami te czarne dni, Paweł, kolejne tygodnie wyboru selekcjonera. Tak, ale, porażka i Probierz zostaje. Ale ja to rozumiem, tylko nie podoba mi się twoja argumentacja, no słaba jest, no po prostu musimy po prostu... argumentów. Ale ja mam poważny argument, panowie. Zobaczcie, tutaj jest nadzór i koordynacja ze strony wiceprezesa do spraw organizacji. To jest autokar, który przyjechał do PGE Narodowy przed meczem z Czechami. Z tego autokaru wysiedli nie tylko piłkarze, ale też Henryk Kula, wiceprezes do spraw organizacyjno-finansowych, który w ogóle przeniósł się do hotelu kadry, z hotelu Regent do Doubletree, czyli z Belwederskiej na Skalnicową, jakby dogląda osobiście Kula. Nie wiem, o co chodzi, dlaczego. No, ja tu różne tezy stawiałem, Antek się śmiał z tych tez dzisiaj leciutko. No wiesz, rozumiem, że troszeczkę błądzimy, skoro nie wiemy, co ten Kula tam... Ja tak sobie pomyślałem, u Bońka jakby Eugeniusz Nowak do spraw organizacyjno-finansowych robił taki cyrk, że on wsiada, rozumiesz, przenosi się do innego hotelu, jedzie z kadrowiczami, Zibik by go chyba z fotela wysadził zaraz. Ja jedną rzecz już tobie to powiedziałem, bo gdzieś to też słyszałem ten argument, ale właśnie wyjaśnijmy sobie go, bo ktoś użył tego argumentu, że a Zbigniew Boniek jako wiceprezes też przecież był przy kadrze, a nie prezes Listkiewicz wtedy, kiedy był wiceprezesem PZPN Zbigniew Boniek, ale to była zupełnie inna sytuacja, bo Michał Listkiewicz, Zbigniew Boniek i Eugeniusz Kolator szli do wyborów wtedy razem w jednym bloku. I rozdzielili jakby funkcję. I rozdzielili rolę już wcześniej. To nie było zaskoczenie, że Zbigniew Boniek jest przy kadrze, że jest w Korei, nawet uczestniczy bardzo aktywnie, widzieliśmy, pamiętamy to z filmów, w treningach, jest taką duszą nawet, można powiedzieć, tej kadry, a to była zupełnie inna sytuacja. Też był wiceprezesem, okej, i to jest... O co chodzi Kuli tutaj, że on tak nadzoruje tych kadrowiczów, tą kadrę? Wydaje mi się, że, bo ty wczoraj powiedziałeś to w live, rzuciłeś tak, czy przedwczoraj, już nie pamiętam, bo... Wczoraj, się tak. Wczoraj, tak. Że właśnie on, tylko pytanie, czy w porozumieniu z Kuleszą, czy raczej narzucił pewną taką swoją działalność, chce zaprowadzić porządek po swojemu, tak po śląsku, tak w stylu Henryka Kuli. Oczywiście o wiele gorzej byłoby dla Cezarego Kuleszy, gdyby robił to pod prąd, po prostu uznając, że Cezary Kulesza nie panuje nad tym i to byłoby śmiertelne w znaczeniu związkowym, działaczowskim dla Cezarego Kuleszy, dla jego ambicji drugiej kadencji, bo wtedy oznaczałoby to tylko tyle i aż tyle, że Henryk Kula rozpoczyna już tak jawnie, można powiedzieć, kampanię wyborczą. Ja jeszcze 5 lat temu nie byłem w stanie uwierzyć, że ktoś
taki działać jak Cezary Kulesza może być prezesem PZPN. I już nie rozwijajmy tego, po prostu nie wierzyłem. Człowiek o takich kwalifikacjach, też o takich kompetencjach, o takiej charyzmie czy jej braku. Ale to ja muszę przyznać, że wierzyłem. Wiesz, myślałem, ale, że gość... A ja nie wierzyłem, ale w momencie, kiedy znów... Jest szefem klubu, no dziś jak ma ambicje... Ale wiesz, no prezes klubu, prezesowi klubu nierówny. Ja po prostu nie wierzyłem w to, że już po Grzegorzu Latu i tak dalej, że ktoś taki może być. Ale, bo ja nie mówię, że no nie chcę innych nazw zmieniać. Teraz jest późny Lato, jeśli chodzi o postrzeganie. To jest późny Lato. Nie wczesny. Właśnie. Obniżył na tyle Cezary Kulesza jakby ten standard postrzegania prezesa PZPN, tego jak działa, w jakim stylu, jak panuje nad materią, że jestem w stanie uwierzyć, że Henryk Kula może być nowym kandydatem realnym z szansami na zwycięstwo w wyborach następnych na prezesa PZPN. Być może to jest jego właśnie tutaj powód. Ja mam jeszcze inną teorię. Henryk Kula jako wiceprezes do spraw organizacyjno-finansowych być może po prostu pojechał i sprawdzał, czy reprezentacja Polski potrzebuje tego wszystkiego, co ma w hotelu Double Tree by Hilton i tak dalej. Przecież no, nie jest tajemnicą, że związek przyciął na pewnych kwestiach, na pewne kwestie odciął troszeczkę pieniądze, gdzieś pewne rzeczy zostały troszeczkę przekrócone, więc może pojechał przyjrzeć się z bliska, zobaczyć, czy wszystkiego oni naprawdę potrzebują, czy wszystko jest tam niezbędne na tym zgrupowaniu. Trzymajmy się tej wersji. Ja myślę, że właśnie nie tak wiem, to zostało... oczywiście, że... Słuchaj, jak mieliśmy takich selekcjonerów, ale zobacz, niektóre rzeczy, jeśli chodzi o, rozliczali niektóre rzeczy, jeśli chodzi o wodę mineralną. Znamy te metody, słuchaj, był taki selekcjoner, który miał duże koszty, różne koszty miał. Rozliczał to w wodzie mineralnej. Okazywało się, że na przykład kontener, taki tir wody mineralnej musiał przybyć na zgrupowanie, żeby rozliczyć różne koszty. Tak, także doglądał z bliska. To jest moja teza, że doglądał z bliska. Nie, no, ale mówiąc naprawdę. Od strony organizacyjno-finansowej. No takim jest wiceprezesem, nie jest wiceprezesem do spraw sportowych, szkoleniowych i tak dalej. No. Mówiąc całkiem poważnie, wydaje mi się, że znaczy możemy to obśmiać w jakiś sposób, oczywiście, ale tam jest jakaś gra, to należy się jej chyba przyjrzeć. Zgadzam z Antkiem. Coś tam się dzieje. Tak. No to jest. To nie jest... Paweł, to nie jest normalne. Kula wcześniej nigdy się tak nie zachowywał, wiesz? Oczywiście, że nie jest. Nie zabierał głosu publicznie też. Wiesz, że nie chciał rozmawiać przez telefon nawet z dziennikarzami. Tak. Tu nagle głosi pewne rzeczy, jedzie do hotelu kadry. Coś się dzieje, jak wiemy, zmienia się też i politycznie w Polsce. Różne rzeczy się dzieją. Być może coś spowodowało, że Henryk Kula uznał, że należy się uaktywnić, odpalić jakoś. Tak. Był uśpiony i nagle no, wychodzi, oczywiście nie w takim stylu, bo też udziela wywiadów, prawda? To jest to wszystko, zaczyna być zastanawiające. Ty sam postawiłeś taką tezę, chyba w Myczykach słyszałem cię też, że w ogóle po co się wypowiada Henryk Kula? No jasne, żyjemy... A może zaprosimy prezesa Kulę naprawdę w futbolu? A proszę cię bardzo, jeśli nie odmówi, to wiesz, że zaprosić kogo chcemy, bo my jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o komunikację. PZPN co prawda też się odpalił, jeśli chodzi o aktywność komunikacyjną, ale chyba nie w takim stylu oczekujemy komunikacji pod tytułem grozimy, straszymy, pozywamy, wydajemy oświadczenia w imieniu dziesiątek tysięcy działaczy. To mi wygląda trochę na Kulę, ale może to Kulesza. Różne wersje krążą, trzeba by ich zapytać, kto. Nie chcę być złośliwy, ale to może być Kula Śnieżna też, w takim sensie, że Henryk Kula jednak... pociąga za sobą pewnych ludzi, prawda? Być może buduje jakiś blok. No to jest życie działacza, prawda? Trochę na wzór życia politycznego. To tam nie ma spokoju, a biorąc pod uwagę, że do wyborów jest już niespełna 2 lata, tak można powiedzieć, no to tam, to już się zaczęło. Naprawdę, to już się zaczęło i tam już te rozmowy... Kampania Cezarego Kuleszy przecież ruszyła bardzo długo przed oficjalnym starciem, tak? To było jeżdżenie w teren, było sprawdzanie poparcia, na kogo mogę liczyć, liczenie szabelek i kiedy już się okazało, że tych szabelek jest wystarczająco dużo... Na to, oczywiście, na to nakłada się wynik sportowy. No zawsze ten wynik sportowy ciąży i kładzie się cieniem albo blaskiem na kandydatach. Henryk Kula też jest w jakiś sposób odpowiedzialny jako wiceprezes za to, co się dzieje z piłkarską reprezentacji Polski, nawet jeśli do końca tego nie rozumie albo źle to jakby interpretuje, bo
no, wywiadów udziela dziwnych, bo to, prawda, o, jeśli był taki jeden, roku. Naprawdę, jeżeli ktoś tego nie czytał, to na weszło przedziwny wywiad z Jankiem Mazurkiem. To był jeden z najdziwniejszych wywiadów, jakie ja w życiu przeczytałem i polecam sobie po niego sięgnąć. Bo ale teraz pokazuje. W przeglądzie sportowym też, wiesz, wiceprezes do spraw organizacyjno-finansowych mówi, że nie musimy awansować, a jak awans, to mamy też koszty, ale koszty są częścią przychodów, wiesz, to tak jakby... A poza tym chyba niefortunnie się wyraził, naprawdę, to Roko nie ma innego wyglądu na to. Tak, to jest... To mam nadzieję. Słuchajcie, bardzo ciekawe to był live. Nasz analityk Paweł Głaszewski dzisiaj tutaj spojrzał na to, co nas czeka, jacy rywale, czy grają, nie grają, ile lat mają. Niektórzy mają bardzo, bardzo poważny wiek, ale ciągle grają, także troszeczkę, nie wiem, czy postraszyliśmy, czy trochę, ja bym powiedział, wiecie co? Ale mamy farta, kolejne życie mamy w tych grach. To jest życie tak jak w tych grach komputerowych, nie? Ciągle dostajemy życie. Nie, to jest tak jak w Football Managera grasz i wiesz, i coś ci nie wchodzi. Podnowa, przeładowujesz. To przeładowujesz i grasz, wczytujesz tę samą grę, wiesz. Dobra, gram jeszcze raz. Panowie, wielka przyjemność, ja tak myślałem, dziękuję. Z godzinki, ale to z wami to z półtorej godzinki ciężko skończyć ten live. Bardzo prosimy o lajki, subskrypcje, 129 tysięcy subskrypcji. Marcin Dalik nas to informuje, że właśnie dzisiaj, właśnie przed chwilą, także prosimy o kolejne subskrypcje, żebyśmy mogli 130 tysięcy subskrypcji. Czy będzie transmisja o kryzysie niemieckiej reprezentacji? Co tam się dzieje, panowie? To uraz, problemy, to kurde, to nie, to w ogóle tam jest Otobiero. Flick zwolniony, Rudy Feller na jeden mecz, Julian Nagelsmann po listopadowych meczach prawie skończony, bo oba przegrał, także tam się dzieje. Z Polską przegrywają, prawda? No to... Z Polską przegrali po drodze jeszcze w tym roku, także no. Rzeczywiście, może taki live rzeczywiście dziś na dniach będzie. Bardzo wielka przyjemność. Paweł Głaszewski, piłka nożna, dziękuję. Prawda, Futbol Ekstra, Antoni Bugajski, przegląd sportowy, Roman Kołtek, prawda, futbolu. Jeśli zalajkujecie, będzie nam miło. Dziękujemy za dzisiejszy live. Ile żyć ma Michał Probierz.